Cześć wszystkim, tu Emil, witajcie na kolejnym podcaście po Japonii. Nazywam się Emil Truszkowski, a moim gościem dzisiaj jest Mateusz Urbanowicz. Witam serdecznie. Rysownik, ilustrator, twórca internetowy, który mieszka pod Tokio. Możliwe, że go kojarzycie, ponieważ był jednym z ilustratorów, który pracował przy bardzo, bardzo dużym hicie anime, czyli filmie Kimi no Nawa, Twoje imię. Dzisiaj nam opowie o swojej pracy, przygodzie w Japonii, o pracy także przy Kimi no Nawa, o innych projektach, które teraz robi w Japonii, więc zapraszam serdecznie na tą rozmowę. Wiele osób się mnie dopytywało. Mateusz, słuchaj, no już chyba od roku piszą do mnie widzowie. Emil, wiesz, jest taki rysownik pod Tokio, Mateusz, on robi fajne rzeczy, się z nim spotkaj. Ja robię dosyć dużo zawartości w internecie, staram się być dosyć aktywny ze swoimi rzeczami. Niestety, czy tam stety, w sumie wrzucam większe rzeczy po angielsku, więc jestem zadowolony też, że mam tą możliwość właśnie do polskiej widowni trochę nadać dzisiaj, więc to jestem zadowolony z tej okazji. No tak, na swoim kanale na YouTubie Mateusz Urbanowicz, tak się nazywa kanał. Wrzucasz różne tutoriale, opowiadasz o swojej pracy, z tego co widziałem. Ja staram się tworzyć taką zawartość, która będzie pokazywała, co ja w sumie robię i jak tworzę moje prace. Jak sobie zobaczysz niektóre z moich akwareli, no to dużo osób po prostu mówi, a to myślałem, że to zdjęcie. Więc myślę, że bardzo ważnym jest pokazać proces twórczy i to, jak wygląda malowanie takiej rzeczy. Żeby pokazać, że to nie jest zdjęcie, to nie jest jakiś filtr w Photoshopie czy coś, tylko to jest wszystko malowane ręcznie, pędzelkami na papierze. No i potem jak się to zobaczy w takim memu kienku w Instagramie, no to wygląda jak zdjęcie, ale to jest malowany obraz, który tak faktycznie jest do książki, a nie mierzony w Instagrama, nazwijmy to. Tak, te twoje książki, w ogóle ilustracje robią niezwykłe wrażenie. Faktycznie, jak się na niektóre spojrzy, tak z daleka wygląda jak zdjęcie. Wiele z nich jest pewnie też robionych na podstawie rzeczywistych miejsc, prawda? Tak. Można rozpoznać te lokacje, także te lokacje, które się pokazywały w Kimi no Nawa, w anime, są przecież bazowane na realnych miejscach. To jest naprawdę coś niesamowitego. Zapraszam serdecznie, zajrzyjcie na stronę Mateusza. A dzisiaj właśnie porozmawiamy o twojej przygodzie, o książkach. O książkach. Tak. W ogóle nagraliśmy vloga także na temat pracy Mateusza, więc jest dzień z życia rysownika w Japonii. Możecie zobaczyć na naszym głównym kanale, kanale Aiko i Emil, jak właśnie Mateusz pracuje, jak rysuje, jak wygląda jego studio. Jesteśmy teraz w domu Mateusza, który jednocześnie jest studiem. W naszym małym atelier tutaj. Zastanawiamy się nad rozdzieleniem właśnie mieszkania i atelier i miejsca do pracy, ale aktualnie tutaj śpimy, tutaj pracujemy. No i jak jest tak gorąco jak aktualnie w Tokio i w Japonii, no to przez większość czasu właśnie spędzamy tutaj, w tym klimatyzowanym takim małym pomieszczeniu, gdzie mamy swoje biurka i tutaj większość rzeczy tworzymy właśnie. No, czy klimatyzacja daje radę, nie jest tak źle, myślałem, że będzie gorzej. Jest okej, okay. Ten dom jest dosyć stary, to jest taka tradycyjna japońskie stare budownictwo, czyli pojedyncze szyby, pełno szpar, wszystko drewniane, więc no nie jest to najlepsze, jeżeli chodzi o klimatyzację, używanie klimatyzacji albo ogrzewanie w zimie też tak samo. Tak. Ale no, nawet jakoś dajemy radę. No tylko cały czas to chodzi, nie? Jednak. Ale ja mam wrażenie, że ty chyba lubisz właśnie takie stare retro Tokio. Jak spojrzymy na twoją książkę Tokio Storefronts, no to tutaj mamy same właśnie ilustracje z retro Tokio. Starego Tokio, niektórych miejsc już nie ma, z tego co opowiadałeś. Ja lubię takie właśnie nostalgiczne Tokio, w ogóle nostalgiczną Japonię. Jestem może nie wrogiem tego nowoczesnego takiego budownictwa z betonu, ale uważam, że jest trochę bezduszne. I ja wiem, że jak się przyjeżdża do Tokio, no to jest fajnie, bo wygląda jak Blade Runner, nie? I w nocy jak się wyjdzie, to wygląda to tak fajnie, futurystycznie i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak uważam, że to budownictwo jest trochę jednak takie kopiuj wklej i mniej z humanistycznego punktu widzenia dopracowane niż właśnie takie stare rzeczy. I mnie w tych starych sklepach pierwsze przyciągnęło to, że jak wejdziesz do niektórych, to
to widać, że nawet meble, półki, wszystko w środku, co jest, było zrobione specjalnie dla tej jednej osoby, do tego jednego sklepu, bo akurat on chciał mieć w tym miejscu safe na przykład, albo w tym miejscu chciał mieć 100 szuflad na, nie wiem, kategorię swoich tam pędzli, które sprzedawał, albo coś takiego. I jakiś rzemieślnik japoński, tradycyjny, to dla niego, dla tego sklepu zrobił, dla tego właściciela zrobił i to było potem używane przez te, nie wiem, 200 lat, czy ile tam. Więc ja najpierw zobaczyłem te sklepy w tym muzeum Tokio, które otwarty jest skansen taki, gdzie w Tokio można sobie zobaczyć stare... Jest to Tokio Edo Museum? Tak, Edo Tokio Tatemonoen, Edo Tokio Open Air Architecture Museum. A, tam też. Gdzie tam można sobie połazić po takich uliczkach, gdzie z różnych miejsc Japonii zostały przetransplantowane właśnie stare sklepy. I budynki też mieszkalne. I tam właśnie z tego miejsca dużo inspiracji wziął Hayao Miyazaki do swoich animacji. No więc ja oczywiście musiałem też tam pójść zobaczyć, co tam jest ciekawego. No chyba jesteś wielkim fanem, że dużo książek o Studio Ghibli. To jest, wielkim fanem jestem. Jest chyba jedno z dwóch dużych wpływów na mnie aktualnie. No więc musiałem zobaczyć, co tam jest ciekawego. No i ja też zostałem właśnie uderzony tą historią i tą nostalgią i tym, no po prostu są bardzo śliczne te sklepy. Więc zastanowiłem się, czy nie mogę poszukać w aktualnym Tokio jeszcze takich, które gdzieś tam są i są cały czas używane i tak dalej. I, no, niektóre są używane w innym celu niż były oryginalnie zrobione. Nie wszystkie są w tej książce stare, że tam są, nie wiem, 100 lat używane czy coś takiego, ale większość jest właśnie w takim retro stylu powojennym i z tej epoki, powiedzmy, lat 50. też trochę. No trzeba pamiętać o tym, że Tokio praktycznie całe spłonęło w trakcie II wojny światowej, więc wszystko zostało odbudowane, wiele z tych po prostu budynków powstało po wojnie. Ja też bardzo lubię spacerować po Tokio i oglądać właśnie takie małe sklepiki, prawda, restauracje, które są gdzieś wciśnięte między te nowoczesne budynki, wieżowce, bo tak czasem jest, że widać ewidentnie, że właściciel nie chciał sprzedać tej ziemi, tak? I jest ten budynek z lat 50. i wokół nowoczesny, szklany, piękny wieżowiec. To jest, ktoś musiał, ten deweloper musiał otoczyć go, nie? Bo nie miał innego wyjścia, prawda? To jest coś tak niesamowitego. Zawsze robię zdjęcia tym miejscom i to tu macie piękne ilustracje. Wszystkie robione ręcznie. Akwarelami. Tak. Przepiękna książka po japońsku i po angielsku. Można ją kupić w Japonii, także na twoim sklepie. Tak, w swoim sklepiku internetowym można zamówić? Na sklepiku jej nie ma, ale można ją zamówić z japońskiego Amazonu, gdzie można z Polski zamawiać i można też zamówić na innych stronach, które tak jakby to odsprzedają, czyli na przykład CD Japan i różnych innych. Ja mam na swojej stronie wylistowane wszystkie miejsca, gdzie można kupić tą książkę. Natomiast właśnie, ta nowa książka, o czym ona jest tak dokładnie? To jest książka, która wyszła z takiego dosyć trywialnego w sumie powodu, bo ja pracowałem w studiu animacji, które było zlokalizowane w Kudansta. Kana pracowała w tym samym miejscu, nie w tym samym studiu, ale bardzo blisko, a mieszkaliśmy na Waseda. Kana, czyli twoja żona. Żona, tak. Ona też jest ilustratorką, robi artystyczne rzeczy i w tym momencie ja pracowałem, w tym czasie ja pracowałem w studiu animacji, a ona pracowała w takim studiu, gdzie tam ilustracje malowała. A mieszkaliśmy na Wasedzie, czyli obok tego Uniwersytetu Waseda, co w Tokio jest. Więc czasami wieczorem, jak już nam się nie chciało, powiedzmy, pociągiem się poruszać, to byśmy obydwoje się spotkali i wracaliśmy do domu na piechotę. Tam zajmuje to, powiedziałem, 40 minut czy do godziny. I po drodze byśmy szli tą taką ulicą Kagurazaka, która jest bardzo fajna, bo tam jest tam dużo fajnych... Tam też jest takie stare miasto, tak, jakby. Tak, tam jest dużo, co odkrywać. Tam jest dużo takich pubów, restauracji otwartych, jest świątynia jedna, druga, dużo takich bocznych uliczek z restauracjami, więc tam ja chodziłem, żeśmy chodzili po nocy właśnie, ja zrobiłem trochę zdjęć i tak się zastanawiałem, czy ja bym nie potrafił akwarelami narysować takich nocnych scen. Akwarele nie są za bardzo do tego stworzone, więc zrobiłem parę takich testowych ilustracji, zrobiłem z tego serię ilustracji, 10 sztuk. No i jak skończyłem właśnie tą pierwszą książkę i trzeba było podjąć decyzję, co zrobić dalej,
To właśnie mój wydawca zaproponował, to może następną zrobimy o nocnym Tokio, więc no, na tym stanęło i zrobiłem taką książkę, gdzie jest 30 nowych ilustracji zrobionych specjalnie do tej książki Nocnego Tokio akwarelami, próbując ten klimat taki uchwycić. Ja zawsze zachęcam w ogóle także turystów, których oprowadzam, żeby wieczorem sami wyszli na miasto i się spróbowali zgubić właśnie w tych bocznych uliczkach, gdzieś tam na Ginza, prawda, Shinjuku, także połazić takim, prawda, Tokio wieczorem, taki, też by zobaczyć ten klimat, to zupełnie inne miasto jest tak wieczorem, prawda? No, jaka by była twoja ulubiona dzielnica wieczorem w Tokio? Ja myślę właśnie, że ta Kagurazaka jest dosyć fajnym miejscem do zwiedzenia. Tam jak się zaplątamy w te boczne uliczki, tam są, jest dużo takich restauracji, które są otwarte, ale nie ma znaków, nie ma menu przed, przed tymi restauracjami. To są takie miejsca, gdzie jak wiesz, to wchodzisz. I dosyć fajnie jest tam się właśnie zaplątać. Tam są nie zbocza, tylko wzgórza, więc się fajnie chodzi pod górkę i z górki jest dosyć dużo fajnych właśnie widoków, więc ja bym tam polecał. No można też, jak się lubi bardziej takie właśnie tokijskie klimaty, to naokoło stacji Tokio właśnie z obydwu stron w sumie jest dużo wysokich budynków, tak że można wejść między nie, to zobaczyć właśnie te wieżowce tam. Więc to też jest dosyć fajne miejsce. Ja bardzo lubię Ginzę, szczególnie Ginzę wieczorem do zdjęć jest naprawdę rewelacyjne miejsce. W ogóle jest to bardzo popularne miejsce dla fotografów ulicznych, że tam polują na różne ciekawe sceny, jakichś pijanych salarymanów, hostessy, te kolory, te lampiony, prawda, wszystkie te LEDy odpalone wieczorem. To jest świetne miejsce właśnie na fotografię uliczną Ginza wieczorkiem. No, a po Tokio to można by spacerować i jest co robić. Nie kończy się. Nie kończy się, prawda? Tylko trzeba zejść z tych takich głównych turystycznych ścieżek. Tak. Myśmy właśnie do tej książki Tokio nocą, więc moglibyśmy pojechać, nie wiem, zobaczyć, nie wiem, Tokyo Tower czy inne takie turystyczne miejsca, ale specjalnie wybraliśmy, czy ja wybrałem, takie miejsca, które są podobne do tego mojego pierwszego spacerowania, po prostu z pracy do domu. Więc małe uliczki, gdzieś jakieś fajne miejsca, które mi zapadły w pamięć. Po prostu błądziliśmy bez celu i szukaliśmy różnych fajnych nocnych pejzaży. I też żeśmy jeden zrobili location hunt, gdzie byliśmy w deszczu. Pojechaliśmy na Akihabarę właśnie w deszczu, ale tak późno w nocy, że już prawie nikogo tam nie było. I wszystkie te różne zaułki żeśmy obłazili, zobaczyć jak to wygląda w nocy, jak deszcz pada, wszystkie odbicia w asfalcie i tak dalej. Też jest w ogóle kompletnie inny klimat. A jak wygląda praca nad taką jedną ilustracją? Czy najpierw zrobić zdjęcie jakiejś sceny, na przykład w Ginza czy w Akihabarze zdjęcie i potem na podstawie tego będzie powstawała praca? Zależy od tego, co robię, bo na przykład w tej książce tutaj ja oczywiście robiłem zdjęcia tych sklepów i potem pracowałem nad tymi ilustracjami w domu, ale starałem się, żeby każda z tych ilustracji była tak jakby moim obrazem tego sklepu. Więc miałem co prawda referencje zdjęciowe, ale nie wzorowałem się na jednym jakimś konkretnym zdjęciu, tylko robiłem kilka szkicy, zapamiętywałem jak ten sklep wygląda, zapamiętywałem co chcę pokazać. Trochę tam modyfikowałem niektóre detale, na przykład tutaj rower postawię, tutaj postawię jakieś coś innego i robię taki obraz sklepu tak, jakbym ja chciał, żeby on wyglądał. Więc ta książka jest bardziej taka mój idealny obraz sklepów tokijskich, jakbym chciał, żeby one wyglądały. Natomiast ta Tokyo at Night jest raczej takim dosyć realistycznym przedstawieniem tych scen, więc tutaj wybierałem z kilku zdjęć, które robiłem w tym samym miejscu. Wybierałem jedno takie, które naprawdę mnie uderzało i oczywiście tam modyfikowałem perspektywę i tak dalej, żeby to fajnie wyglądało w kadrze, ale starałem się być mniej lub bardziej realistyczny w tym, co robiłem dla tej książki, więc tutaj bardziej jedno zdjęcie miałem jako referencję i je starałem się zamienić jak w akwarele. No, dzisiaj oglądałem trochę jak pracujesz, to naprawdę robi wrażenie. Ciekawe jest to połączenie i właśnie tej cyfrowej, prawda, pracy przy komputerze, a także odręcznej roboty, która, prawda, za pomocą pędzla
robi to naprawdę niesamowite wrażenie. I możemy się chyba trochę wrócić właściwie w czasie, no, bo jesteś już tutaj w Japonii, pracujesz już od wielu, wielu lat jako rysownik. Tak, już 10 lat w Japonii? Prawie 10 lat. Prawie 10 lat w Japonii, więc no już jesteś weteranem, tak? 1/3 twojego życia prawie. Nie czuję się jeszcze, ale no tak. 1/3 życia no tak, praktycznie no tak. W Japonii. Zresztą, jak się tak o tym pomyśli, to aż no dziwne, tak, nie? Dziwne bardzo się... Ja no. Cały czas się czuję tak, jakbym wczoraj przyjechał trochę jeszcze mimo wszystko. Jak to się stało właśnie, że przyjechałeś do Japonii? Bo nie jesteś po studiach rysowniczych chyba, prawda? Nie, ja studiowałem w Polsce, znaczy uczyłem się generalnie elektroniki. Mhm. Uczyłem się elektroniki, systemów i sieci komputerowych, ale jednocześnie jako swoje takie hobby zawsze rysowałem i malowałem rzeczy, za co byłem dosyć ostro karcony w szkole, na przykład w technikum, bo byłem w technikum. I w czasie, kiedy nauczyciel próbował nas nauczyć, jak naprawiać telewizory, ja szkicowałem coś w swoich tam notesach i zawsze za to dostawałem po głowie. Ale przez przypadek w sumie udało mi się nawiązać współpracę z ludźmi, którzy sprzedawali w Polsce właśnie sprzęt pozwalający na rysowanie na komputerach. I pracowałem jako prezenter, czyli w różnych eventach tam byłem jako prezenter, gdzie pokazywałem, jak to działa. Bo nikt z nich po prostu nie potrafił rysować, więc byłem jedyną osobą, która potrafiła pokazać, jak to faktycznie używać. No i to mi pozwoliło jakoś tak się trochę pogodzić tę elektronikę i komputery ze sztuką i mieć nadzieję na to, że może za pomocą tego uda się utrzymać w jakiś sposób, ale po zakończeniu uniwersytetu w Polsce niestety było mało takich okazji dla mnie, żebym mógł pracować i jednocześnie robić coś kreatywnego. Czyli nie tylko robimy, nie wiem, kalendarz dla kierowców ciężarówek 2001, ale to są jakieś ilustracje kreatywne do, nie wiem, magazynów czy okładek książek itd., itd. Tego było strasznie mało, więc ja szukałem każdej okazji, żeby coś takiego zrealizować. No i w końcu się skończyło na tym, że znalazłem stypendium właśnie do nauki, do studiowania dalej już magisterki w Japonii. Jak ci się udało zdobyć to stypendium? Bo to nie jest takie oczywiste, że a było stypendium i... A było stypendium, się dostałem. Się dostałem. Ja myślę, że no oprócz tego oczywiście, że miałem niezłe jakieś tam stopnie z uniwersytetu i robiłem podobne rzeczy, bo tam byłem na kierunku grafiki komputerowej i tak dalej. No miałem komiks, który zrobiłem, wydrukowałem na papierze i w momencie, kiedy już była ostatnia ta rozmowa kwalifikacyjna, gdzie tam z 30 osób wybierali 8 w ambasadzie japońskiej w Warszawie, ja wziąłem ten komiks. No i z tych wszystkich osób, które tam chciały studiować japonistykę, albo robotykę, albo nie wiem, medycynę i tak dalej w Japonii, to ja miałem tak, ja chcę robić komiksy, tak rzuciłem tym komiksem, ja takie rzeczy chcę robić, chcę się nauczyć lepiej, jak robić komiksy. I myślę, że możliwe, że przez to właśnie w tych głowach tych ludzi, którzy prowadzili ten wywiad ze mną, to jakoś wszedłem i Może w komisji był ktoś, kto lubi mangę. Możliwe. No więc zostałem wybrany właśnie jako jeden z tych 8 osób, co pozwoliło mi właśnie pojechać do Japonii, studiować przez 3 lata w Japonii, nauczyć się japońskiego, bo nie umiałem w ogóle. No i dzięki temu właśnie się trochę dostałem do tego świata japońskiej mangi i animacji. No to jest spełnienie marzeń wielu osób właśnie, żeby móc pojechać do Japonii i zacząć rysować mangę, czy właśnie zajmować się animacją, rysunkiem. Udało mi się porozmawiać także z jedną Polką, Asią Shen, która była w podcaście i ona była, słuchaj, pielęgniarką, ale zawsze chciała robić mangę. I przyjechała do Japonii i 3 lata studiowała na takiej szkole, chyba właśnie dla mangaków. No i teraz pisała do mnie jakiś czas temu, że dostała pracę u mangaki jako asystentka, więc już tam jest zakończenie tej historii, po skończonych studiach. Właśnie już teraz pracuję jako mangaka. No to super. Jesteś drugą osobą, która jest... To nie jest prosta sprawa, tak, bo jest dużo przeszkód, które są rzucane pod nogi, bo jest japoński,
którego trzeba się nauczyć, bo po angielsku to za bardzo to się nie można dogadać. Nie trzeba mieć wizę oczywiście, żeby pracować w Japonii, więc jest kilka tych takich przeszkód, które nie można po prostu przyjechać i ja chcę być mangaką. Tak. Więc trzeba znaleźć jakąś inną drogę, żeby się wbić. I dla mnie właśnie to stypendium było taką drogą. A jak wyglądały te studia? Czego się tam uczyłeś? Co się robi na takich studiach? Na początku ja byłem jako tak zwany research student, czyli po prostu robiłem co chciałem. Przez pierwszy rok robiłem co chciałem, bo badałem, uczyłem się jak rysować mangę, więc brałem udział w każdych zajęciach licencjatu, na które miałem ochotę. Więc po prostu wziąłem wszystko, co się dało. Oczywiście większość rzeczy była za trudna jeszcze dla mnie po japońsku i tak dalej, więc skończyło się, że byłem raczej na tych zajęciach, które były wizualne, czyli tak, gdzie profesor na przykład nam pokazywał, jak malować i rysować postaci, robić komiksy i tak dalej. A potem po egzaminie już byłem po prostu na magisterce, więc miałem po prostu zajęcia z magisterki, a poza tym specjalizację w tym, co sobie sam wybrałem, na czym się skończyło, że to była animacja w końcu, nie komiks. A jak wyglądała twoja praca dyplomowa? To była taka animacja krótka, tak? To była 5-minutowa animacja, która też w sumie była zrobiona przez taki trochę przypadek, bo mój profesor powiedział, że wiesz co, te twoje komiksy to wyglądają bardziej jak storyboardy na animacji, może więc spróbuj robić animację. Więc spróbowałem robić animację, co mi zajęło 8 miesięcy. Ale no, skończyło się na tym, że zrobiłem krótką animację, którą możecie sobie zobaczyć na moim kanale też, bo jest gdzieś tam w historii, głęboko, głęboko, ale jest. A jak się nazywa? Że Right Places. I to była animacja po japońsku, w japońskim takim stylu, na tyle, na ile mi się udało. No i to był taki zakończony projekt, którym zakończyłem moją edukację. A jak na tą animację spoglądasz teraz z perspektywy czasu, to co byś poprawił w niej? Ja animację. Animację, tak? To jak na pracę dyplomową, to robi wrażenie. I też ona faktycznie czuć od niej taką japońską atmosferę, od tej animacji, to przede wszystkim. I takiego ducha tego Ghibli. Tak, właśnie te przedmioty, które ożywają. Jakoś tak już to było czuć, tą inspirację, mam wrażenie. Ja głównie byłem, jeżeli chodzi o właśnie zawartość, to jestem raczej inspirowany studiem Ghibli. Jeżeli chodzi o wykonanie, to w tym momencie większość rzeczy robiłem cyfrowo. Jeszcze pozostałeś z Polski, bo tam właśnie większość rzeczy robiłem na komputerze cyfrowo. Więc tutaj się inspirowałem drugą osobą, czyli pracami Makoto Shinkaya, czyli jego filmami, które są w większości robione cyfrowo, więc starałem się to jakoś połączyć ze sobą. No i tak, no ten japoński klimat, którym byłem otoczony i którym się bardzo tak jakby zainspirowałem, no starałem się jak najbardziej w tę animację wtłoczyć. No nie wiedziałem, że się tego nie da zrobić, takiej animacji w pojedynkę, więc zrobiłem. Ale teraz już wiem, że takiej animacji się w pojedynkę nie da zrobić, więc jakby mi ktoś powiedział, że zrób coś takiego jeszcze raz, bym powiedział, że no way, nie ma możliwości, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, że się tego nie da zrobić, więc zrobiłem. To było twarde 8 miesięcy, naprawdę. Jak to się w ogóle robi? To tło trzeba narysować, tak? Najpierw robi storyboard, czyli takie małe szkice każdego ujęcia, potem się to składa w taki prosty filmik, żeby zobaczyć, czy to w ogóle działa. No i potem się robi większe rysunki dla każdego ujęcia po jednym, gdzie tam się już decyduje, jak ma wyglądać tło i ruch kamery i tak dalej. No i potem taki szkic się z jednej strony robi tło na podstawie tego, a z drugiej strony się animuje postaci. No ja w tym momencie robiłem tak, że tła rysowałem na komputerze, a ruch postaci rysowałem ręcznie ołówkiem na kartkach, używając tego podświetlanego stołu takiego. Gdzie to potem skanowałem i kolorowałem już w Photoshopie, ale ruch i postaci... po kolei klatki tak, się tworzyło. Więc skończyło się na tym, że miałem taki mniej więcej papieru zarysowanego, taką wieżę papieru, bo tyle było potrzeba, żeby zrobić nawet taką prostą animację w sumie, bo tam jedna postać jest. Także to było dosyć twarde. I ta twoja praca dyplomowa doprowadziła do tego, że dostałeś swoją pierwszą pracę tutaj tak na poważnie w Japonii. Chyba, no tak. Ja miałem akurat tego farta, że jeden z moich profesorów znał Makoto Shinkai. I zaprosił go, żeby zrobił wykład u nas na uczelni. A dla osób, które nie wiedzą, kim jest Makoto Shinkai. Reżyser, który zrobił Kimi no Na i dużo różnych innych filmów wcześniej i później. Ale
on w sumie jest dosyć znaną taką figurą w japońskiej animacji jako główny taki twórca mainstreamowej animacji pełnometrażowej, bo on nie robi filmów telewizyjnych, seriali telewizyjnych, tylko rzeczy do kina. No więc mój profesor zaprosił go, żeby zrobił wykład o tym, jak robi tam te swoje historie, jak składa historię do kupy. I w czasie, kiedy on, Makoto Shinkai, przyjechał do nas na uniwersytet, to ja już miałem coś, co mogłem pokazać z tej swojej animacji. Tam taki trailer 30-sekundowy poskładałem. Wypaliłem płytę Blu-ray i jeszcze jak on wykład robił, to ja tam wycinałem, rozumiesz, okładkę dla tego Blu-raya, bo nie zdążyłem prawie z tym, więc byłem cały w pocie. No i jak on skończył robić tą prezentację, to miałem szansę mu dać tą płytę po prostu. Weź to obejrzyj! Tak, weź to obejrzyj! Ale skończyło się na tym, że nie musiałem specjalnie się napraszać, bo jak on zszedł z sceny, to oni wzięli tą płytę i od razu zobaczyli zawartość z producentem, który się zajmuje właśnie produkowaniem prac Makoto Shinkaia. No i powiedzieli, że jakbym był zainteresowany, to żebym ich odwiedził właśnie ich studio w Tokio, żeby zobaczyć, jak to wygląda właśnie pracowanie w takim studio nad filmami telewizyjnymi. I jak to wyglądało, gdy cię oni zatrudnili? Twoje pierwsze dni w pracy w japońskim prawdziwym studiu, jesteś otoczony przez Japończyków. Ja podejrzewam, że ja bym kompletnym wrzodem byłem, bo bym nie przyzwyczajony kompletnie do pracy z kimś w studiu, z grupą ludzi, więc byłem przyzwyczajony po prostu do swojego własnego pokoju, gdzie mogłem robić co chciałem. Jak byłem wnerwiony, to mogłem się rzucić na tatami i odpocząć chwilę, więc byłem kompletnie nieprzyzwyczajony do tej takiej ciszy i spokoju i koncentracji, że każdy tam przy swoim komputerze coś tam dłubie. Wszyscy słuchawki, jest dosyć ciemno w tym studiu, bo to jest robione, tła są wszystkie malowane cyfrowo, więc jest przyciemnione światło, że masz tylko ekrany widać i wszyscy tam coś dłubią, mają swoje wyznaczone do zrobienia, więc byłem trochę nieprzystosowany do tego i wrzodem byłem, jeżeli chodzi o to, ale przyzwyczaiłem się po trochu. Ciężko było na początku, no bo to jednak japoński sposób pracy, taka etyka pracy, prawda? I no dużo się mówi, że Japończycy dużo robią nadgodzin, prawda? Jest to zangyo, właśnie problem zangyo, nadgodzin. Tym bardziej właśnie odnośnie tej, prawda, produkcji anime, o mandze się dużo mówi właśnie trochę, no jednak w negatywnym kontekście, no tak, tej całej etyki pracy. Zanim ja zostałem zatrudniony w tym studio, miałem szansę zobaczyć kilka innych. Nie będę wymieniał jakie, bo nie chcę robić im negatywnego PR-u, ale no nie pracowałbym tam nawet, jakby mi płacili nie wiem ile. Po prostu stoły, pełno przestrzeni po prostu zapełnionej półkami z papierem, wszyscy w takich małych, bo to te stoły animatorów to są tak, że jest stół, i on ma też górę, tam gdzie się półki się wkłada, tam papier i tak dalej. Więc to są takie małe stoły, które, nie wiem, może mają 1,20 m. To jest taki swój boks. Taki boks do pracy i to wszystko jest wypełnione tą przestrzenią. Jest plastikowa taka zasłona, która rozdziela tą przestrzeń pracy pomiędzy tych, co palą, a tych, co nie palą. Rozumiesz, jest no naprawdę tak, jakby się weszło do jakiejś, nie wiem, nielegalnej produkcji, nie wiem, czegoś. Jest siekiera w środku. No, tak, można powiesić, rozumiesz, na tym, jak się za tą zasłoną jest tak zadymione, że można by było siekierę powiesić. No? Więc jest, a wiesz, korytarz jest zawalony papierami, także jest przejście takie. Musisz się przeciskać, więc przez, bo jest pełna półek, korytarz jest pełen półek z papierami i tak dalej. Więc jest, przestrzeń pracy jest po prostu beznadziejna. Ale ja miałem akurat tego farta, że studio, w którym ja pracowałem, jest nowe. Jest zrobione w trochę innym trybie myślenia, bo co prawda jest dużo tych jeszcze naleciałości pracy, powiedzmy, w japońskim stylu, ale jest to w miarę znośne były warunki. Każdy miał swoje duże biurko, komputer z tabletem do malowania, taka mała szafka, gdzie tam można włożyć rzeczy. Jest automat z wodą do picia, jest automat z kawą do picia. To jest wszystko na otwartej przestrzeni, w dużym biurze. Więc
jest zrobione w takim innym trochę stylu niż standardowe, to co my sobie wyobrażamy jako studio japońskiej animacji. A jak wyglądały twoje pierwsze dni w takim studiu, jak oni cię uczyli? Bo, bo też jednak jesteś obcokrajowcem, więc w jakiś sposób inaczej rysujesz chyba, masz trochę inny styl. Czy musiałeś się trochę nauczyć od nich, jak malować bardziej po japońsku? Jak oni do ciebie Ja miałem tą przewagę, że ja już w sumie, jak byłem na uniwersytecie i robiłem tą moją krótką metrażówkę, to starałem się uczyć ich stylu do swojej pracy. Więc byłem w 50% wytrenowany w tym stylu. Ale i tak musiałem się dużo nauczyć oczywiście, ale ten styl, czy tam metoda pracy, w jakim są robione japońskie animacje, to pozwalała na dosyć szybki taki feedback, gdzie mogłem się nauczyć po prostu, co robić źle. Bo to wygląda tak, że dostaje się szkic od animatora i na podstawie tego szkicu zdjęć referencyjnych, jeżeli są, i innych ujęć i poprzednich jakichś tam referencji, które mamy, maluje się to tło na podstawie tego szkicu. I to tło namalowane idzie do reżysera od teł, który jest tylko po to, żeby od wszystkich zbierać te tła i poprawiać je tak, żeby one pasowały do siebie. I w tym momencie możemy zobaczyć, jak wygląda już takie poprawione tło, które ja narysowałem i jest poprawione, i zobaczyć, no, co tam było poprawione i co zrobiłem inaczej niż powinno być. I w tym momencie mam bardzo szybki taki zwrot informacji, co zrobiłem nie tak jak trzeba, co powinienem zrobić inaczej. No a poza tym ten reżyser hotelu jest 2 stoły ode mnie i mogę się go zapytać coś, na przykład jak zrobić to, czy jak zrobić tamto. No a poza tym reżyser sam, Makoto Shinkai, on też odpowiada mi na pytanie, jeżeli coś nie wiem jak zrobić, więc... Oni cię traktowali jak Japończyka, czy no jednak jako gaijina? Jak się czułeś? Mi się wydaje, że jako gaijina w pewnym sensie. To jest jedna... obcokrajowca. Tak, gaijin, obcokrajowca. To jest jedna z przyczyn, dla których ja skończyłem współpracę z nimi tak, na takiej zasadzie pełnym pracy, na pełnym etacie. Ale mi się wydaje, że z drugiej strony też jako kreatora o wysokich, powiedzmy, umiejętnościach. Więc to nie było tak, że dostawałem, powiedzmy, najniższe jakieś rzeczy do roboty, czy jakieś tylko tam poprawiaj tu, czy tam, tylko zostałem po prostu przyjęty jako członek głównej ekipy, która malowała te tła właśnie do filmów Makoto Shinkai. Więc... Właśnie. Najważniejszy film, przy którym pracowałeś, to oczywiście jest Kimi no Na wa, tak. Twoje imię. Film, który zdobył masę nagród. W ogóle chyba niesamowite szczęście, że twoja pierwsza w sumie praca w Japonii i od razu wylądowałeś przy największym hicie w historii japońskiego anime. Tylko właśnie też tak nie od razu i to może było dobrze. Ja trochę byłem zasmucony tym, że jak do tego studia wszedłem, to akurat skończyli pracę nad poprzednim filmem. Więc nie miałem możliwości przy nim popracować. I byłem trochę tym tak zasmucony, ale te 1,5 roku, które miałem pomiędzy tym a nowym filmem, właśnie tym Kimi no Na wa, dało mi możliwość dokształcenia się tak, że już byłem potem dobry na tyle, że mogłem wbić się bezpośrednio właśnie w robienie teł do Kimi no Na wa ze wszystkimi członkami tej ekipy, którzy malują tła. No i po drodze też zrobiłem dużo fajnych rzeczy. Były reklamy telewizyjne robione przez Makoto Shinkai. To też właśnie w tym studiu, tak? Tak, anime kręcą. Tak, tak. Były rzeczy zlecone przez inne studia, na przykład robiłem tła do takiego filmu animowanego Hannah and Alice. Robiłem tła do animacji Space Dandy. Także po drodze było kilka różnych prac, gdzie mogłem doszlifować te swoje umiejętności, zanim ten największy właśnie film pełnometrażowy wszedł i tam już żeśmy spędzili na tym prawie rok robiąc te tła, więc... Jeśli ktoś z was jeszcze nie oglądał filmu Kimi no Na wa, twoje imię, polecam. Ja się przyznam, że dopiero obejrzałem go w tym roku, jakoś nie miałem wcześniej okazji. On wyszedł 3 lata temu? Coś mniej więcej tak. Jakiś czas temu już wyszedł. W końcu go obejrzałem z Aiko i naprawdę nam się podobał. Był super, nie spodziewałem się. Myślałem, że to będzie taka historia po prostu zamiany miejsc, no tak, prawda? Znowu tak. A powiem teen ci, że... Teen movie. Tak, teen movie, coś takiego.
No, naprawdę nam się podał. Dawno nie oglądałem tak pięknego filmu. Cały czas go oglądałem, oczywiście ze świadomością, że tam gdzieś jest twoja praca. No, oczywiście wiedziałem było o jej tym, trochę że... tam. Tak, oczywiście wiedziałem o tym, że byłeś odpowiedzialny za tła w tym tak, za tła. Anime, tak? Co dokładnie zrobiłeś? Ile tego było? Jak wyglądała praca w tym filmie? Wszystkie ujęcia tam, oczywiście niektóre się powtarzają, te tła, ale wszystkich do tego filmu było potrzebnych jakieś 1500. Więc to, to są rzeczy, które... Oddzielna, piękna ilustracja. Tak, która jest na ekranie przez 2-3 sekundy. No czasami jak tam kamera się rusza i jest takie dłuższe ujęcie, to tam jest do 10 czy tam 15 sekund, ale to jest maks generalnie, więc takie tło, które zajmuje od 1 do 3 dni, żeby je namalować, to jest potem na ekranie przez 2-3 sekundy najczęściej. No i z tych 1500, które były potrzebne, to ja zrobiłem około 120, plus jeszcze tam poprawiałem niektóre, które były robione przez innych artystów, więc no trochę tam roboty przy tym było. No i można powiedzieć, że mniej więcej 1/10 tego, co widać na ekranie, to tam jest gdzieś moje tło, czyli no tak. Większość scen miejskich, takich, gdzie jest Shinjuku albo tam centrum Tokio jest pokazane, to tam w tym maczałem palce. No i to widać właśnie, także w tych książkach właśnie można rozpoznać podobne no tak, miejsca. Na pewno te więc, doświadczenia, które tam zdobyłem, to miało wpływ właśnie, szczególnie na tą książkę Tokyo at Night. A jak wyglądał proces produkcji takiego anime? To jest jednak duży film. No tak. Długo to trwało, stworzenie takiego filmu? Ja myślę, że cały ten proces, jakby zobaczyć, to mniej więcej 3 lata zajmuje. My mamy trochę łatwiej, bo oczywiście te tła na przykład są robione cyfrowo, więc możemy używać niektórych elementów, kopiować i tak dalej, ale głównie staramy się jednak malować te rzeczy wszystkie od zera. Czyli to nie jest tak, że nie wiem, używamy jakichś zdjęć czy coś, oczywiście podpieramy się tym jako referencje, ale większość rzeczy jest namalowana po prostu od zera, cyfrowo. Więc najpierw, tak jak mówiłem ze swoją animacją, ten proces się kompletnie nie różni, czyli reżyser rysuje storyboard, z tego potem animatorzy główni rysują te główne klatki, czy tam szkice każdego ujęcia, gdzie potem ja dostaję taki szkic jako artysta od teł i na podstawie tego rysuję tło, a jednocześnie artysta, który się zajmuje animacją, czyli ruchem postaci, na podstawie tego rysuje ruch postaci. No a potem jeszcze 3D, na przykład tam samochody i tak dalej. Co było najcięższe w tym projekcie? Jednak... Końcówka? Końcówka, no oczywiście była bardzo napięta. Pracowaliśmy 7 dni w tygodniu przez chyba 2 miesiące, także zdążyć na ten ostatni termin. Zawartość sama tych ujęć była bardzo trudna, bo niektóre... To nie jest tak, że można sobie namalować, nie wiem, stację kosmiczną. Nikt nie był na stacji kosmicznej, więc nikt nie może powiedzieć, że to jest złe. Nie możesz powiedzieć, o, ta stacja kosmiczna nie wygląda realistycznie, bo nie byłeś na stacji kosmicznej, ale możesz sobie pójść po chodniku w Tokio i zobaczyć te sceny, które myśmy rysowali. Więc one musiały być na tyle realistyczne, żeby były... że można uwierzyć po prostu w tą zawartość, ale jednocześnie nie mogły być zbyt realistyczne, żeby nie było, o, oni po prostu wzięli tam zdjęcia i je tam sfiltrowali w Photoshopie czy coś, więc ten taki balans trzeba było zachować, a przy niektórych ujęciach to było naprawdę trudne, bo na przykład w tym momencie był remont stacji Tokio. Nie mogłeś więc sobie jak nie stację jak stacja Tokio będzie wyglądać w 2019, czy tam za rok, gdzie ten film jest osadzony, tak? Więc trzeba było poszukać materiałów, jak stacja Tokio będzie wyglądać już, jak będzie remont zakończony, żeby to na podstawie tego narysować tło, które mimo wszystko będzie wyglądało realistycznie. Więc, a po drodze jeszcze masz dużo takich małych, różnych detali, gdzie trzeba uważać, na przykład, czy ja mogę narysować to logo, czy ono jest copyrightem i ja muszę się zapytać, muszę się zapytać kolesie na przykład z Big Camera, czy my możemy narysować logo ich sklepu w naszym ujęciu na przykład i takie rzeczy. Czy ja mogę narysować ten automat z Coca-Coli, czy nie? Czy muszę go zamienić na, nie wiem, Suntory, tak? Zazwyczaj się zgadzali, czy...? Zazwyczaj się zgadzają, plus są jeszcze umowy, które studio podpisuje z na przykład, nie wiem, producentem napojów, żeby ich napoje były w animacji. A, bo... to jest odpłatne wtedy. Tak. Bo
oczywiście to jest inaczej niż jak kręcisz kamerą, możesz sobie wstawić co chcesz. Więc tutaj też producenci latali po różnych firmach i pytali się, czy oni by nie chcieli przypadkiem ich tam, nie wiem, automatu z napojami w tle i tak dalej. Za niewielkie wsparcie finansowe projektu. No tak, tak, oczywiście, nie? No, a też są kampanie w ogóle reklamowe, tak, że możesz sobie teraz iść na przykład do sklepu Combinita i są plakaty nowego filmu właśnie Makoto Shinkaya, bo zrobili kolaborację z, nie wiem, marką produkującą lody czy napoje. Tak, nowy film Tenki no Ko. Tak. Czy pracowałeś przy nim? Ja akurat byłem zajęty robieniem tej książki. A, czyli to jest twoja wina. Tak, to jest moja wina i... tej książki, tej książki. I nie mogłem wziąć udziału, jeżeli chodzi o tła, ale dostałem takiego maila, że pomóż nam, bo nie ma kto namerować plakatu, bo już jesteśmy obłożeni pracą, więc zrobiłem plakat do Tenki no Ko, ten taki, gdzie postaci stoją na dachu budynku, to ja zrobiłem tło do tego. No, to wszędzie był pokazywany, tak. Coś widziałem. Filmu jeszcze nie oglądałem, a jak oglądałem film, ja niestety nie miałem okazji, bo mnie wtedy za bardzo w Japonii nie było, jak no, cały czas w trasie byłem, więc jeszcze nie obejrzałem. Obiecuję, że obejrzę w okay. Ale w samym, jako chodzi o, że sam film, to tym razem nie brałem udziału. Jestem w napisach jako tam pomoc przy plakacie, ale w samym filmie nie brałem udziału tym razem. Czy myślisz jeszcze, że będziesz pracował jako full-time właśnie ilustrator w jakiejś firmie, czy jednak się skupiasz teraz na swoim biznesie? No bo to jest jednak biznes, tak? No tak. Rysujesz ilustracje, książkę wydajesz, masz swój kanał YouTube, różne projekty robisz, także jakby ktoś się do ciebie odezwał, to też byłbyś tak skłonny właśnie jakieś tworzyć dla niego ilustracje, czy jakieś projekty takie swoje? Ja staram się jednak korzystać z tej takiej okazji, że jestem w pozycji, gdzie mogę przedłożyć swoje pomysły, historie, rzeczy, które chcę pokazać. Na pierwszy plan mogę je wynieść i mogę zrobić właśnie swoje rzeczy. Na przykład chcę pokazać historię starych tokijskich sklepów, więc mogę zrobić książkę. Chcę pokazać właśnie nocne Tokio i mogę zrobić książkę. Chcę pokazać jakąś, nie wiem, historię o zwariowanym jakimś wypadku między kolesiem, który pisze książki, a duchem wielkiego psa, więc mogę zrobić swój komiks. I na tym się chcę skupić aktualnie. Ale oczywiście są rzeczy takie, które się nie da zrobić w pojedynkę. Więc na przykład jak zgłosił się do mnie producent tych takich batonów energetycznych, CalorieMate. I oni chcieli wesprzeć tą Polkę, która gra w szachy w Japonii. Karolinę Styczyńską. Więc powiedzieli, no może byś zrobił animację o Karolinie. Więc ja byłem, no tak, czemu nie? To jest zgodne z, powiedzmy, moim artystycznym kierunkiem, mogę zrobić ciekawą animację z kolaboracją ze studiem animacji Colorido w Japonii, więc czemu nie? Zrobiłem krótką animację, reżyserowałem, ten też rysowałem tła, więc jeżeli jakiś projekt jest, powiedzmy, po drodze do tego takiego artystycznego wyrazu, który ja chcę jako główną moją rzecz robić, no to ja kolaboruję z różnymi firmami, robię zlecenia, ale dosyć rzadko. Na przykład w tym roku zrobiłem, to niedługo będzie już w sprzedaży, jest czekolada taka sprzedawana w Japonii, Kobe Chocolat, do której zrobiłem ilustrację właśnie na opakowania. Można będzie sobie je zobaczyć na opakowaniach i plakaty i tak dalej. Ale to dlatego, że oni chcieli ilustrację o Kobe, zrobione tuszami, które są wyprodukowane przez firmę bazującą w Kobe na podstawie różnych miejsc z Kobe. Czyli masz na przykład zieleń góry Rokko albo tam czerwień wieży Kobe, Port Tower. Więc ja użyłem tych tuszy do zrobienia ilustracji, które są tam widokami Kobe. Więc to jest dosyć ciekawa rzecz, bo ja mogę zrobić tak jakby akwarele tuszami i zrobić coś nowego, kreatywnego, jednocześnie pokazać fajne miejsca w takim stylu, jak ja lubię, i to jest mi po drodze kreatywnie, nazwijmy to. Właśnie, wydaje mi się, że masz teraz naprawdę dobrą pozycję, między innymi dzięki temu filmowi Kimi no Na wa, prawda? Tak, oczywiście. Że
teraz możesz sobie pozwolić na taką swobodę w wybieraniu projektów, robieniu tego w miarę. W miarę, tak? No jak za coś trzeba żyć. No tak. Tak? No. Ale no, naprawdę cieszę się, że ci się tak tutaj powodzi, ta kariera tak poszła. Mam tutaj też parę pytań od widzów. Zadałem na naszej grupie na Facebooku Truszki, Ajko i Emila. Między innymi Konrad się pyta. Konrad w ogóle jest też ma własny podcast o Japonii z Asią. Nazywa się Podcast o Japonii, podobnie. I oni też opowiadają właśnie o Japonii. Też polecam serdecznie ich podcast. I Konrad też bardzo wiele razy się mnie pytał o wywiad z tobą. Naciskał. I ja takie pytanie. Bardzo mi się podoba twoja mapa wycieczki śladami kadrów z książki. Wiem, że z Kaną dużo spacerujecie. Czy podcast to dobry kompan na spacery? Co sądzisz o renesansie tego formatu? Czy Japończycy słuchają podcastów? A może możliwa by była hybryda podcastu i mangi? Udźwiękowana manga do porannego pociągu. Ja myślę, że podcasty w Japonii mają jeszcze dużo do zrealizowania, bo w Japonii bardzo mało osób słucha audiobooków i bardzo mało osób słucha podcastów. Jakbyśmy sobie zobaczyli wybór podcastów i audiobooków na nawet takich dużych stronach jak Audible, to tam niewiele jest. Na przykład bardzo znani autorzy w Japonii nie mają elektronicznych książek, nie mają audiobooków, bo to jest w jakiś tam sposób limitowane przez zasady znowu japońskich wydawnictw, podejrzewam. Więc może nawet te podcasty szybciej by się w Japonii stały popularne, bo nie ma tych zasad różnych, bo to można zrobić w pojedynkę. Ja osobiście lubię podcasty bardzo. Ostatnio staram się słuchać trochę mniej, żeby się bardziej skoncentrować na pracy. W czasie, kiedy rysowałem rzeczy do animacji, słuchałem bardzo dużo. Teraz słucham trochę mniej, głównie jak sprzątam coś tutaj pomieszkania, albo jestem na spacerze. Dla mnie podcast jest idealnym właśnie partnerem do spacerów, idealnym partnerem do robienia takich rzeczy, które nie wymagają ode mnie umysłowej jakiejś specjalnej wysiłku. Bardzo lubię podcasty i miałem swój podcast jakiś czas temu. Trochę odcinków nagrałem o Japonii, kiedy przyjechałem do Japonii po polsku. Co się z nim stało? Z nim się stało to, że po prostu spełnił swoją rolę. Chciałem mieć podcast, w którym mogę odpowiedzieć na pytania, które dostaję od rodziny i od znajomych o Japonii. I w momencie, kiedy już byłem w Japonii, powiedzmy chyba 2 lata i te pytania się trochę skończyły, ja powiedziałem, no dobra, nie będę na siłę robił podcastu po polsku, który, nie wiem, spełnił swoją już rolę, więc nie chciałem być podcasterem też w tym momencie. Na czym się trzeba skupić, no właśnie. Ty miałeś inne w ogóle cele. Więc on trochę wygasł i powiedziałem, no dobra, to nie będzie już podcastu, więc może w przyszłości będę coś robił i na pewno taki pomysł właśnie komiksu z audio jest... To by było ciekawe. To by było ciekawe. Ja mam takich parę książek, które są miksem na przykład książki o budynkach, które ma też trochę komiksu w środku, albo książki, która jest takim właśnie miksem komiksu i, nie wiem, noweli. Więc zrobienie takiego zmieszania znowu komiksu z audio, szczególnie na iPhone'ach czy na iPadach, było bardzo ciekawe. To było coś nowego. Może w formie jakiejś aplikacji. Kolejne pytanie od Piotra. Czy Mateusz planuje przyjechać do Polski wraz ze swoimi dziełami, zrobić jakąś wystawę? Na pewno byłoby to fajna sprawa do zrobienia. Jeżeli by była jakaś organizacja w Polsce, która by się do tego trochę podpięła, bo robienie tego samemu to jest... To jest koszt, to organizacja. Jest, nawet to koszt też, ale logistyka tego jest dosyć skomplikowana, szczególnie, że trzeba wziąć te wszystkie prace, nawet nie tyle przywieźć, ale na przykład w ramki je wszystkie zrobić. Z konia wezmę tyle ramek, na przykład 50 czy 100 akwareli w ramkach, gdzie to wystawić i tak dalej. Więc to wszystko logistycznie ktoś musi zrobić. Na razie nie mam planów. Będzie trochę wystaw w Tokio związanych z tą nową książką, trochę eventów, gdzie będę podpisywał też książki i tak dalej. Planuję zrobić większą wystawę, taką, która będzie zbierała dosyć dużo moich rzeczy w Tokio też. Więc jakbyście byli w Tokio, to zapraszam. Ale no, w Polsce jeszcze nie mam żadnych planów aktualnie. Ale fajna rzecz. Może kiedyś. Twoja popularność wzrośnie także w kraju. I ostatnie pytanie od Teresy.
jak jest odbierany obcokrajowiec z tej branży? Czy firmy chcą z nim współpracować, czy wolą zdać się na rodzimych twórców? Wiadomo, Europejczycy mają trochę inną estetykę, mają inną kreskę i wyczucie smaku. Czy przeszkadza to jakoś pracy, czy może nie? I tak, i nie. Z jednej strony mam tą zaletę, że widzę standardowe japońskie, na przykład miasta czy jakieś widoki w trochę inny sposób. Więc moje obrazki, na przykład Kobe, do tej czekolady czy rzeczy do książki zaskakują Japończyków w trochę taki nowy sposób. I ja bym nie wpadł, że można widzieć taką zwykłą ulicę w Tokio czy gdzieś w taki sposób. Więc zwracam trochę uwagę na rzeczy, na które Japończycy nie zwracają uwagi i potrafię je tak jakby wznieść w tą kategorię, nazwijmy, sztuki czy ilustracji. Mm. Tak jakby się wzięło, nie wiem, słynny pisuar i postawiło w muzeum. Ale z drugiej strony oczywiście współpraca z japońskimi firmami jest utrudniona ze względu na to, że jednak postaci, które ja rysuję, nie są w tym kanonie, nazwijmy to, japońskiego designu aktualnie popularnego. Ja osobiście bardzo, bardzo jestem zasmucony tym faktem, że wszystkie wyglądają podobnie i ten format się tak jakby zawęził coraz bardziej w takie rzeczy, które są bardzo popularne i ciężko czasami niektóre rzeczy odróżnić. Nawet kilkoro artystów na, nie wiem, japońskich popularnych stronach, Pixiv i tak dalej, jak się ich zobaczy rzeczy, to są bardzo, bardzo podobne. I to wynika po prostu z tego, że oni się kopiują nawzajem i się uczą nawzajem od siebie. Bo to po prostu się sprzedaje. Tak. I to jest, powiedzmy, najbardziej popularne. To tak jak ja bym, nie wiem, chcę rysować Gundama, więc rysuję Gundama. I chcę rysować wielkie roboty, więc rysuję wielkie roboty. I to się po prostu nawarstwia i robi się coraz bardziej homogeniczny. No a ja po prostu, mój styl rysowania jest kompletnie inny i przez to problemy są. Na przykład, nie wiem, jak miałem robić design postaci Karoliny, która miała być podobna do faktycznie Karoliny, to studio animacji, które ze mną miało to robić, miało bardzo ciężko po prostu przełknąć ten design, który był inny niż standardowe rzeczy, które oni są przyzwyczajeni do rysowania, więc są takie momenty, w których po prostu jest takie, to wygląda inaczej niż byśmy chcieli, więc są dobre i złe strony, jak zwykle. No ale ty potrafisz, widać, znaleźć właśnie te silne strony właśnie tego, że jesteś obcokrajowcem, jakoś to wykorzystujesz. Widać to, prawda, że się powodzi, że się udaje. To wszystko, mam nadzieję, że twoja kariera także międzynarodowa, no bo ludzie znają z YouTube'a, prawda? No tak. Masz tylu followersów na Instagramie. Instagram i YouTube pozwoliły mi trochę ominąć też to. Tak, możesz coś samemu utworzyć, tak, prawda? Więc na pewno myślę, że będzie dalej rosło i tego ci oczywiście życzę. Będziemy, tak, już kończyć tą rozmowę. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o pracach Mateusza, to zapraszam na jego stronę oficjalną. I na YouTube. MateuszUrbanowicz.com, tak? Można też po prostu wyszukać w Google'ach. Tak, wyskoczy twoja twarz. Tak. Nie, twarz nie wyskakuje. Nie? Jest jakiś inny. Ja cię znalazłem od razu. Jest jakiś inny, który gra w siatkówkę, on czasami wyskakuje. Więc, też faktycznie jest. Tak. Swój sobowtór. Ale no, tam się wpiszę Mateusz Urbanowicz, to najczęściej moja strona jest u góry, więc nie ma problemu. Więc trzymamy kciuki za kolejny projekt, nie możemy się doczekać kolejnych książek. Więc jeszcze raz ci dziękuję za poświęcony czas. Naprawdę bardzo było miło cię poznać. W sumie jesteśmy sąsiadami. Tak się złożyło. Tak, mieszkamy teraz w sumie blisko siebie. Odległość przejazdu rowerem. Więc mam nadzieję, że jeszcze będzie się okazja spotkać. Szczególnie, że mam nadzieję, że się zrobi trochę chłodniej. Tak. No i może uda się kiedyś wybrać jakiś wspólny spacer. No tak, tutaj, czemu nie. Po okolicy także. Byłoby super. Jeszcze dziękuję. Rysowanko też. Tak. Od Skaresama Deśta, dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich widzów, słuchaczy podcastu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zapraszam na kolejne odcinki.